Coca-Cola? Jak dobrze jest się napić czegoś gazowanego w upalny dzień. O, cola! Ja też chcę! Po prostu świetnie. O, Andiemu też się poszczęściło. Butelka nie jest aż taka duża. Wypiję całą. O tak, wspaniale. Nieźle. No pewnie. Cześć! Tak, to zdecydowanie mój rozmiar. Podziwiajcie! Przecież ona się zakrztusi. No nieźle. Ona pęknie. Ojej, przepraszam. Duża, średnia i mała. Według mnie to wygląda na challenge. Tak, na to wygląda. Tak, to znowu challenge. Wszyscy zajęli już swoje miejsca i z niecierpliwością czekają na start. Lili dostała M, Mary S, a duży rozmiar przypadł Andiemu. I znowu mam najmniej ze wszystkich. Ups. O tak, Andy, masz wyjątkowe szczęście. Papryczka chili. Bardzo ostra. Jak dobrze, że taka mała. Oj, ale pali. Uf, od razu lepiej. A teraz zobaczymy, jak wam pójdzie. Trzymaj się, Lili. Uda ci się? Jeszcze jeden gryz. Dasz radę? Ale to jest ostre! To po prostu okropne. Trzeba jak najszybciej się napić. O tak! O nie, cały czas pali. Za chwilę zacznę płonąć. Jak? Niby jak ja mam to zjeść? Postaram się to zrobić jak najszybciej. Nie, nie uda mi się. Nie czuję buzi, czuję ogień. Nie, wystarczy. Gdzie jest woda? Ja wysiadam. O tak, jeszcze łyczek. A Andy wtedy czuje ogień. O tak, to bardzo śmieszne, no niezła beka. Gdzie jest woda? O Andy, ale nas rozbawiłeś. Raz, dwa, trzy. Runda się zaczyna. Rozmiary już czekają. Hurra, w końcu. Andy dostał najmniej ze wszystkich. Tak, bingo, jackpot. To się nazywa szczęście. No, ale jak to? Dzisiaj nie jest mój dzień. No to co, cukiereczku? Zaczynamy. Ale uczta. Po prostu świetnie. Chwileczkę. Mam pomysł. Troszeczkę urozmaicimy wasze cukierki. To dla Lili. Niam, niam, niam. Cukierki. A to dla Mary. Ojej, jakiś dziwny smak. Dlaczego taki gorzki? Tak, gorycz jest nie do zniesienia. Fu, jakie paskudne cukierki. Nie jedz tego, są zatrute. No co ty, są całkiem smaczne.
No to jedziemy dalej. Mini dla Lili, maxi dla Andiego, a średni dla mnie. Wspaniale! Wow, nieźle! O tak, Andy, ale mamy farta! I co to ma być? Będę głodna. A dla mnie w sam raz. Ach, najem się jak nigdy wcześniej. Ostrożnie. Nawet sól przelatuje obok. Ale pachnie. Pyszności. No to zaczynamy. Wow. Wędym przebudziła się bestia. Gdzie się podziały twoje maniery, Andy? O tak, jedzenie. Nie wiem, co z nim? On mnie przeraża. Boję się. Dziewczyny, ale się obijadłem. Nie, Andy, musisz to dokończyć. Mój wewnętrzny drapieżnik ma dość. Wystarczy. Będę roślinożercą. Pożyczę sobie. Przez minimum miesiąc żadnego mięsa. No i wygląda na to, że Andy sam zamienił się w zwierzę. Wszyscy na start. Uwaga, zaczynamy. A raczej średnie, małe i duże. Hurra, znowu wygrałem. Wszystko co największe znowu dla mnie. Andy, wydaje mi się, że to jednak Mary wygrała. A ty jedz swoją górę oliwek. Zjem to szybko, nawet nie zauważę. Fuu, ale obrzydlistwo. Och, wygląda na to, że oliwki nie są zbyt smaczne. No cóż. Mam! Talerz Lili będzie się napełniał w nieskończoność. Mary miała rację. Oliwki nie są zbyt smaczne. Kiedy one się skończą? I jeszcze jedna? Wcale ich nie ubywa. Mam cię. To twoja sprawka. Dosyć. Proszę. To w prezencie. Mam nadzieję, że się najesz. O, Andy, masz za swoje. Szybciej, Andy, bo runda dobiega końca. Ach, teraz muszę zjeść jeszcze więcej. Nie trzeba było nikogo oszukiwać. Żuj, żuj, żuj. Przełykaj, przełykaj, przełykaj. Przed nami finał. Andy ma najmniejsze danie. Duże przypadło Mary, a średnie Lili. Czas na bitwę talerzy. Ech, no i co robić? Guma do życia jest smaczna, ale jest jej bardzo mało. Znowu mam pecha. No dobra. Ja jej nie chcę. Częstuj się. O, wielkie dzięki. Ależ proszę. Ale super. Andy, a może mi też pomożesz? Ja? Tak. O, z przyjemnością. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Guma do rzucia jest po prostu wyśmienita. Ale ekstra. Mary, jesteś gotowa? Och, jeszcze jak. Czekamy. Za chwilę będzie niezła zabawa. Zaczyna się. Szybciej!
jazda. Andy, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Ech, z dziewczynami cały czas trzeba być czujnym. Przybij piątkę. Zepsuły mi całą frajdę. Spodobał ci się nasz nowy challenge? Jeśli tak, to naciśnij łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i pisz w komentarzach, jakie wyzwanie chciałbyś zobaczyć. Pisz, oglądaj i dziel się z przyjaciółmi.